7 listopada miało miejsce otwarcie i podsumowanie trzech nowych inwestycji w gminie Biłgoraj. W Korytkowie Dużym poświęcono przebudowany plac przy szkole i odnowiony budynek szkoły oraz podsumowano drugi etap projektu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej. W Kolonii Sól natomiast otwarto i poświęcono nową drogę. Cieszymy się wspólnie z mieszkańcami, że coś kolejnego udało się zrobić. Jest też radość nasza, że są goście, którzy pomogli w pozyskaniu środków. I co jest ważne, żeby ta droga była bezpieczna, dlatego tutaj jesteśmy z księdzem kanonikiem, który dokona poświęcenia tej drogi. Całkowity koszt budowy drogi w miejscowości Kolonia Sól to ponad 313 tysięcy złotych, z czego kwota dotacji celowej ze środków budżetu województwa lubelskiego udzielona na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyniosła 160 tysięcy złotych. Długość przebudowanego odcinka drogi to 717 metrów. Z tego cieszą się mieszkańcy Kolonii Sól, natomiast mieszkańcy Korytkowa Dużego mogą się poszczycić zmodernizowanym budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zagospodarowanym placem przedszkolnym. Szkołą. Koszt tej inwestycji to ponad 379 tysięcy złotych. Ten plac zmienił swój widok, stał się bardziej przyjazny. Również inwestycja, która była doszczepleniem i elewacją budynku, dachu, jest teraz wizytówką miejscowości Korytków Dużych, a jednocześnie z tej strony również gminy Biłgoraj. Podczas uroczystości były słowa podziękowania za wykonaną inwestycję, kwiaty oraz występy uczniów szkoły w Korytkowie Dużym. Szkoła moja kochana, ty jesteś tak dla mnie oddana, chodzę do ciebie codziennie, niezmiennie. Ty jesteś tak nowoczesna, ogromna, przestrzenna i piękna, patrzę na ciebie z miłością. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym podsumowano również drugi etap projektu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej. Inwestycja ta polegała na montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w 397 budynkach mieszkalnych w 33 miejscowościach gminy Biłgoraj. Koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 3 miliony 367 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 to ponad 2 521 000 zł.